nieważne. A jak widzieliście, była tam jeszcze ścieżka w lewo, a my skręciliśmy z Laercem w prawo. Skręcając w lewo, dochodzimy do tej jaskini, gdzie... Czy on spadł? Czy ten debil spadł? Dochodzimy do jaskini, gdzie są bandyci. Oraz... O cholera, spadł. Oraz do tej wieży Jacka. Ja cię stunę, spadł. Co się... Nigdy mi się tak nie stało, a teraz musiało. Dlaczego podczas nagrywania? Co to jest? Nie, ale naprawdę. Zawsze jak ja coś nagrywam, to coś się chrzani. I nie mam teraz czasu na to tak naprawdę. Będę musiał ucinać zaraz. Ech. Nie, no idę po Dekla. No nazwę ten odcinek w poszukiwaniu Laersa. Ej. Stary. Aha. Okej, okay. Już ci pomagam. No. O. Umiera. Lares. Lares. Chodź tu. Lares. Lares. O, już się bałem. Wow, to było fajne. Ej, Lares. Co ty tworzysz? Czy ja będę musiał używać kodów, żeby cię stąd wydostać? Bez jaj. No spójrzcie na niego. Chwila, ludzie muszą użyć kodów. Marvin. Chwila, nie wyszło. Okej, okay, Marvin mod. Gdzie ta menda? Lares, stary druku. Lares. Gdzie ta menda? Podejdź tu, bo muszę na ciebie. O. Leć, Bezio. O, widzicie. No nie wierzę, że musiałem używać kodów przechodząc. Ach, nieważne. Trudno, wybaczcie mi ludzie. To była kryzysowa sytuacja. Naprawdę wiesz, mi się nie chce, że to się tak stało. Na czym to ja skończyłem? A, że jak się skręci w lewo zamiast w prawo, to spotkamy latarnię, w której są bandyci. Tam wstękła z Jackiem. Lares pójdzie tu już prosto. Niczego tu nie znajdę. Ale skręcając tu w lewo, a potem później w prawo. Kurczę. Dojdziemy do farmy Akila. Właśnie, żeby odebrać tą. Tą paczkę. No. No i Lares. Paczkę, którą chcę nagrać. Na tym moście są bandyci, którzy zaatakowali Hakona. Chodź tu, bydlaku. Powodzenia. Ej! Ej! Niczego nie znajdę. Thank you! Tu za to warto mieć na uwadze, że to jest parę przedmiotów jeszcze. Nie, sorry ludzie, wróć. Na tym moście są gobliny. Bardzo przepraszam za błąd. W Nocy Kruka są bandyci. W podstawówce są gobliny. Ej. Rozdrabniać. Zasejwuję, bo się o coś teraz boję. Czy ta menda przypadkowo mi nie zniknie, jak wejdę do jaskini? Bo teraz jestem gotów we wszystko uwierzyć.
Holy shit! Ja! Lares! Dobrze. Tu mamy wilczy kieł. Bardzo słabą broń. Ma 20 obrażeń i niesamowicie mały... Zaraz, co się nazywa? Nic tu nie ma. Dobra, jest krótką bronią po prostu. Aha! Who's the man? Nie ma czego planować. Tu mamy kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Którego nie da się otworzyć i nie mam pojęcia, gdzie jest klucz. Nie mogę sobie przypomnieć. O ile pamiętam, to chyba nigdy tutaj nie wyjąłem niczego z tej skrzyni. I wkurza mnie ten łuk. Widzicie to? Napięty. Tak jest za każdym razem, jak się skończą strzały i będziecie miało go napiętego. Ale ja już mam strzały. Jest. Nie wiem, o co chodzi. Zaciął się. To są ścierwojady. Najbardziej popularni wrogowie z Gothica. Shut up! Yes. Nic tu nie ma. Pi. Niczego tu nie znajdę. Chodź teraz. Okej, to trzeba omówić coś. Tamta droga, do której właśnie idzie Lares, nie wiem czemu, prowadzi do klasztoru. Okej. O ta droga, o ta właśnie. Prosto jak w mordę strzelił się idzie. Chwila. Ta tutaj droga, o ta, prowadzi do... No takiego mini lasku, który jest ważny dla magów ognia i do czarnego trolla. Tu jest gospoda. Skręcając tu w prawo dojdzie się do tego mostu, którą przed chwilą minęliśmy. A tu w lewo do farmy Onara. Natomiast idąc tą ścieżką, znajdziemy się nad farmą Onara i jest tam Górnicza Dolina. Górnicza Dolina z jedynki. Hiu, ile expa. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Trochę wyczyściliśmy. A więc jesteśmy. No. Cóż. Przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw. Poradzisz sobie? Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu. A wszystko pójdzie jak po maśle. Okej. Zakończmy przed tą gospodą. Wreszcie wyrwałem się z Koris. Przecież nic nowego. Barman, piwo! O ta. Po ciężkiej podróży. Za co on trzyma? Za pianę? Ojeju. Nie wiem, ty mi powiedz. Okej. Usmażę sobie jeszcze coś. Gothic life. Tego jest więcej, wiesz? Okej. Myślisz, że ja mam lepiej? Dlaczego ta broń? Odłóż broń! Wow, okej. Okay. Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie wiem, dlaczego mam tak łuk zbugowany. Dobra, nieważne. Tu można spać za opłatą 50 sztuk złota od Orlana. No, to na tyle ludzie. Bye, bye.